Sztuczka bogatej studentki. Wyglądam jak milion dolców. Też chcę tak zrobić. Ups, ten trik nie działa na biednej studentce. Winda dla biednych studentów. Nie ma miejsca. Nawet nie próbuj. Przesuńcie się albo ściśnijcie. Ostrożnie, drzwi się zamykają. No dalej. Ile to zajmie? Wybaczcie, ludzie. Ta winda jest zarezerwowana na cały dzień. Nie ma wejścia. O, to mój ulubiony zespół. Uwielbiam BTS. Zrobili konkurs na najlepsze wspólne zdjęcie. Chodź tu, kartonowy Jiminie. Czas na zdjęcie. Popraw włosy. Alicja, mam lepszy pomysł. Może zrobimy zdjęcie z prawdziwym Jiminem i Junjim. Chodźcie, chłopaki. Hej, ups, wszystko dobrze? Biedaczka tego się nie spodziewała. A ja zrobię nam wspólne zdjęcie. Powiedz K-pop. Dzisiaj mamy spa. Paula bierze luksusową kąpiel z płatkami róży i balsamem Kleopatry. To jest wspaniałe życie. Też chcę relaksujące spa, ale mam ograniczony budżet. Kąpiel w pianie w pokoju? Odpoczywam ze swoją kaczuszką. Dziś poznamy oceny ze sprawdzianu. O, ale się denerwuję. Ta nauczycielka jest prawdziwym demonem. Jednak nie. A może? Alicja, chodź tu. Oto twoja ocena. 1. Ale dlaczego? Wszystko umiałam. Paula, a to twój test. Ona się nie martwi, bo przygotowała drogi prezent dla nauczycielki. Pani Amelio, to dla pani. Dziękuję, Paula, ale to nie zmieni oceny. Jak to? Oddaj to. Nic nie oddam. Zabieraj test. A mi zostaw prezent. Wyjdź z klasy. O, mój skarb. Biedna Paula. Przekupstwo się nie udało. Przerwa na kawę między lekcjami? Oczywiście Paula ma najdroższą kawę ze Starbucks. Może sobie na to pozwolić. Hej, dziewczyny! Bum! O nie! Kawa rozlała się na ich białe koszulki. To okrutne. No to muszę się przebrać. Co? Paula, chcesz to zrobić tutaj? Profesorze, proszę nie patrzeć. Uspokój się. Paula ma pod spodem drugą koszulkę. No i gotowe. Już czyste. To jedyna koszulka Alicji. Musi użyć sprytu. Ojejku, narysowałaś kubek kawy. Dobry pomysł. Ale mam utalentowaną przyjaciółkę. Paula ma ważną rozmowę wideo. Chodzi po całym pokoju ze swoim iPhone'em. Taka stylowa i bogata. Hej, nie jestem gorsza. Też mogę mieć jabłko. Wow, co się stało ze starym telefonem Alicji? Przykleiła do niego jabłko. Halo, czy to pomoc techniczna? Moje jabłko się psuje. Dzień dobry, pora wstawać.
Ale Patrycja nie spieszy się. Może jeszcze przez godzinę spać, a jej osobista stylistka ją przygotuje. Cień do powiek, błyszczyk do ust, puder od Diora, żeby dodać blasku. Teraz stylizacja włosów. Super! Gotowe! Paula musi tylko wstać z łóżka. Tak się już obudziłam. Mam na sobie najlepszą sukienkę i jestem gotowa rządzić. Wow, to zdecydowanie luksusowy styl życia. Też chcę taką fajną fryzurę, ale nie stać mnie na prostownicę. Pomoże mi moja stylistka, stare dobre żelazko. Wygląda, jakby było zrobione u fryzjera. A teraz makijaż. Kredka prawie się skończyła. Tajny składnik to trochę śliny. I też jestem boginią. Dostałam w prezencie nowy pierścionek z diamentem. Mój skarb! Nie mogę się doczekać, żeby się nim pochwalić. Ale Alicja nie zauważa. Mogę pożyczyć długopis? Cóż, spoko. Pora na drastyczne środki. Alicja, możesz uwierzyć? Tak mi powiedział. I że nie daje mu dojść do słowa. No już, Alicja. Nadal nic nie widzisz? Nic błyszczącego? O, pierścionek. Nareszcie zauważyła. Też chcę taki. Oto mój nowy kukurydziany pierścionek. Paula, zobacz. Podoba ci się? Ładny? Idę spać. Muszę tylko wyłączyć światło. Ale nie sięgam. I zupełnie nie chce mi się wstawać. Może poduszką? Nie udało się. Bucie, leć i wyłącz światło. Kolejna porażka. A może telefon? Nie, tobą nie rzucę. Twoja kolej, książko. Alicja, to jakaś nowa zabawa? Przestań się torturować. Mogę wyłączyć światło jednym klaśnięciem. Alicja jest molem książkowym. Przyniosła z biblioteki wszystkie książki, których potrzebuje, żeby nauczyć się na egzamin. Uff, ale to ciężkie. Wiedza wymaga poświęceń. Wow, ile książek. Paula się nie przeciąża. Jej laptop mieści całą bibliotekę. Będziemy pisać test. Zaczynajcie. Wszyscy zwykli uczniowie wypełniają testy. Ale nie Paula. Oddajcie pracę. Połóżcie je na biurku. Paula, czy oddajesz mi test razem z laptopem? Zwykły kawałek papieru by wystarczył. Wow, bogaci są dziwni. W ścianie jest wielka dziura. Muszę ją przykryć. No tak, powieszę tam obrazek. Ups, ten już przykrywa inną dziurę. Ten też. Co mam zrobić? Jaka pyszna pizza. Smacznego dla mnie. Co to za zapach? Pizza! Moje marzenie! Co? Dlaczego ona tak patrzy? Dobrze, Alicja, chcesz kawałek pizzy? O, tak, dziękuję! Ale jeszcze bardziej chcę to pudełko. Co? Będzie idealne, żeby zakryć dziurę w ścianie. Zobacz. Jest super. Mój słodki ptysio. Ups. Dlaczego przestraszyłeś mamę? Teraz trzeba to posprzątać. Witaj. Proszę przyjść. Wiesz, co zrobić. Awaryjna służba sprzątająca jest na miejscu.
Za kilka minut będzie tu aż błyszczało w całym domu. Ptysiu, co dziś ubrać? Jak myślisz? Świetnie, że ktoś się może tym wszystkim zająć. Ale czysty piesek! Dziękuję za twoją ciężką pracę. Do zobaczenia! Wow! Tyle zachodu przez rozbity kubek. Chyba swój przykleję sobie do ręki. Tak będzie bezpieczniej. A kubek się nie stłucze. Podobały ci się nasze skecze o bogatej i biednej studentce? Napisz w komentarzu, która według ciebie ma lepiej. Paula w luksusie czy spłukana Alicja? I nie zapomnij kliknąć lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych śmiesznych filmików. Hot trum trum!